Heju! Witamy się w kolejnym filmie Luna Dama. Zobaczcie, jak się pomalowała. Jesteśmy gotowe nagrać stylówki świąteczne. Tak? Tak! Dla kogo? Dla mnie. Jakby coś, przepraszam, jak będę sapać, ale jestem świeżo po chorobie. Wiecie, na pewno z Instagrama, nie? Luneczka tak. Też, mama też, ale już znalazłam swoje siły, żeby nagrać, bo już pora to nagrać, więc będziecie wyrozumiali. Ale to będą piękne, świąteczne stylówki. A Luna jest Rudolfem, bo je marchewkę. Zacznę. Zacznę, mama, od szkoły. Jakie? Nie, to nie osoby. Zobaczcie w ogóle, ile kartonów. Ktoś z kociuchy. A może pokażę. Mamy tu sukienki. O Jezu, dwie zombie? A nie, to jedna jest okej. Chodź, Luna. Chodź, ty będziesz oceniać. Chodź. Dobra. Zobaczcie. Co sądzisz? To są te zakładamy. Luneczka, to jest filmik o sukienkach, o ubraniach, a nie o osobach, więc nie pokazujemy osób. W ogóle też pozamawiam akcesoria i między innymi zobaczcie takie buty, ale jestem trochę zawiedziona, bo taki mega klockowaty obcas, taki niby klocek, niby szpilka. Więc no niestety w H&M-ie nie ma mega szpileczki. Okej, mam pierwszą stylizację. Zobaczcie, jakie to jest czaderskie. Co sądzisz, Luna? O, ile kokarda z tyłu. Patrz, Luna. Patrz. Wow. Ładne. I mega wygodne, bo w ogóle te cukiny nie są jakieś takie gryzące. Ale ładne. Jestem w szoku. I tu detale. Wiem, Luneczko, ja ciebie też. No, przepiękna. Fajna, prosta, wygodna. O, już taki nie opadają. I do niej buciki. I zobaczcie, jakie buciki do tego. Takie szpileczki, to ja nie za bardzo lubię taką niziutką. Już wolałabym je takie na super wysokiej, ale kokardkowo. I ona ma takie tu wiązania, ale mi się nie chce za bardzo ich wiązać. Zobaczcie, jakie czaderskie buciki i one mają właśnie tutaj do zawiązania, tak żeby w koło nogi na dwa razy. Mega ładne. Co nie? Na złe nóżki zakładasz. No piękne buciki i to skarpetka. Okej, kolejna sukienka. Zobaczcie, jak pięknie tutaj ma taki dekolt. Tak. Pomagam sobie, że siadam na biurku i prezentuję wam bardziej z bliska na krzesełku. I zobaczcie, jaka ona jest piękna. Tu mamy to taki, nie, oczywiście nie wyprasowana, ale to taki jakby welurek. Mega ładna, przepiękny ma krój. I co najlepsze, ona chyba kosztuje 55 zł. Bardzo ładna. Plecy ma taki sam dekolt jak z przodu. I do tego również będą pasować te buciki. Czad. A teraz uwaga, hit, bo jest też taka w kolorze burgundowym. Tylko to ja mam rozmiar 40, bo one totalnie nie mają elastanu, więc w tej swobodniej się oddycha. A ta jest taka mega, mega dopasowana, więc zalecam większy rozmiar. Teraz zobaczycie, wcisnę się jeszcze w tą burgundową. Ale ogólnie są przecudne i na to, ile kosztują, to bardzo ładne są. Ale niestety już tej burgundowej nie ma na stronie. Ta czarna chyba jeszcze się pojawia. Także zmiana. Uwaga, mamy to. Powiem tak, no ona jest mega. Jednak jest taka lepiej dopasowana i zobaczcie, jak z bliska materiał. Jedyne co, to chyba tutaj te, coś mnie drażni. Ta tutaj taka, te obszycie jest takie trochę trapiące, niestety. Ale ogólnie burgundowy kolor dalej rządzi i na święto na pewno też będzie rządził. Więc zobaczcie sobie, jaka to jest przepiękna sukienka. Jestem
prościutki krój i takie są najfajniejsze. Bardzo ładnie leży. Oczywiście jest mega krótka, ale jest przepiękna. I do tego, zobaczcie, te buciki z kokardką. Nice. Kolejna sukienniczka, słuchajcie, kolejna. A w ogóle zobaczcie, żeby nie obyło się bez dodatków. Ja tutaj nie ściągam tego, bo nie wiem, czy ja to będę w ogóle zostawiać. Ale takie coś. I od razu tak elegancko. Tak? Także jeszcze to na głowie. I mamy świąteczną stylówkę. Ładnie z tym na głowie? Tak? To taka korona? A to zobaczcie, tu jeszcze mamy propozycję. Taka kokardka. Ona też się ładnie błyszczy. O, zobaczcie, jak się błyszczy. Ona jest tutaj tak na przypinkę, więc też można sobie na święta jakoś tak na włosy przypiąć i mieć elegancką fryzurkę. O, jak luneczce przypięta, przepięknie wygląda. Uuu, jaka dama! Tutaj mamy też propozycję kolczyki. Zobaczcie, jakie błyszczące kolczyki. Także coś takiego. A tutaj mamy też takie balerinki. To takie, wiecie, a la Chanelki. Bardzo ładne, mięciutkie, więc jak nie chcemy szpilek, to też fajna opcja do stylówek na święta. Uwaga, teraz mam kolejną stylówkę. To już bardziej taka odkryta sukienka. Coś podobnego do tej pierwszej opcji. Ale równie fajna, tak samo mięciutkie są te cekiny, więc no ładna i też się nie uciska nigdzie. Co powiesz, Luneczka? Która ładniejsza, ta czy ta pierwsza była ładniejsza? Ta, co masz? Ta była ładniejsza? Ta jest. Tylko tutaj ta kokardka jakoś tak się wygina dziwnie, ale też fajna opcja na święta. No, tu trzeba uważać, bo może być coś widać, wiecie, może gdzieś wypaść biuścik, tak? Tak. Teraz mamy kolejną sukienkę, coś takiego mega długiego, także nie krótka, coś sweterkowego, wygodnego, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Okej, to mamy kolejną kieckę, także ona jest totalnie mega, mega długa, trzeba lubić takie. Ja powiem wam, że nie za bardzo mi się podoba. No co ty gadasz? Mi taka się podoba. Ale na takie do brzuszka ciążowego na pewno by boska. Ale powiem wam, że to jest XS i się rozciąga mega śnie, więc tu ma taki dekolcik. Wiecie, taki prosty, ale bardzo ładny ma kolor. Taka pani Mikołajowa, co Luna? Więc no nie jest najgorsza. Jest mega, mega długa. Teraz mamy kolejną czarną opcję. Sukienka jest mega, mega rozciągliwa. W ogóle to chyba był hit kiedyś, nie wiem, czy nie latem. Ten krój już wam pokazuję. Taka, ona jest mega prosta, więc na pewno można zrobić dodatkami robotę. Jakaś marynarka i stylówka gotowa. Co powiesz? Lubisz? A jak sukienka? Ale taka prosta. Dobra, teraz zobaczcie, kolejna sukienka sweterkowa, też taka na spokojnie w domku z rodzinką. Mamy tu, dziękuję, takie rękawki, tylko zastanawiałam się, jakby było z praniem, czy by to nie szarzało. Ale ona jest dosyć też króciutka, jest taka w miarę dopasowana. Nie jest zła, ale jest taka spokojna, stonowana. Ale nie mój styl. Także teraz zakładamy coś, też raczej nie w moim stylu, ale będzie śnieżna kula. A teraz zobacz, Luna, to jest sukienka. Sukienka na, patrz, śnieżynkę. Wow, mi się podoba. Nie mój styl.
Co ty, po co mi tyle sukienek? Nie, mi się ona nie podała, Luneczku. Next. Dobra, teraz coś mega świątecznego, co zawsze jest modne w święta i to jest ponownie kiecka, której ja jakoś nie czuję, mimo tego, że kocham brokat, cekinki i wszystko, co się błyszczy. Ale taka jakaś, nie wiem, zobaczcie, rękawek. Ci się podoba? To jest złoty. Czekaj, ty lubisz złoty? Tak. Chciałabym mieć złotą posypkę. Posypkę złotą, ale jest taka bez kształtu. Jakaś, nie wiem, mogę, nie, krótsza, bez sensu by była, ale... Ale jest cały. Nie mój styl również sukienki, więc zobaczmy kolejną. A teraz mamy stylówkę zupełnie inną, taką, wiecie, stonowaną, dla zebrania do przedszkola idealną. I to jest taki jakby sweterek, kardigan i do tego jest sweterkowa również spódniczka. To jest taki materiał, burgundowy kolorek. I zobaczcie, jakie czaderskie buty. One są tak wygodne. Tu są klocki. Klocki to klocki, a szpilka to szpilka. A tamto to było coś pomiędzy, nie wiadomo co. Ale tu mi się tak to mega podoba. Już zakładam i zaraz wam pokażę, jak wygląda cała stylówka. Oj. Luna. Można nie przeszkadzać. O, to jest taka stylówka z plutkary. Powiem wam, że tęsknię za swoją sprawnością. Bo nagrywanie takich stylówek jest mega takie wyczerpujące, wiecie, przebieranie się i to jest dużo przebierania. A nie jest łatwo. Dobra, jeszcze opaska. I mamy Total Blair Waldorf z plutkary. Oj, nie widać w głowie, jestem za wysoka. I te buciki. Mega. Dobra, pokażę wam, bo tak za szybko. Tu mamy tą spódniczkę. No ona jest taka, widzicie, rozciągliwa. Co Luna, powiesz na tą stylówkę? Mega ciepło w tym jest. Także zobaczcie. I tu mamy te buciki. Przepiękne. Ale on płacze. A teraz słuchajcie, moja ostateczna stylówka. Co mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego, czyli ta sukienka, bo jest większa. Ta burgundowa pewnie by wygrała i te buciki. A ja już zawsze. Ty jak zawsze, co? Ty powiem. No to nie przytulaj tak w make-upie, bo mi umarzysz kieckę. Jeszcze zobaczcie, jaki znalazłam płaszcz na handemie, ale nie wiem, czy mi się on podoba. Jest taki... W sensie nie najgorszy, ale taki ogonek byś był noszony bardzo długo. Co tam robisz? Także słuchajcie, chyba... Luna! Słuchajcie, chyba dobrnęłyśmy do końca. Więc tutaj mamy płaszczyk z bliska w lepszym świetle. No i tą kiecę. Moja stylóweczka na Wigilię. Co powiesz, Luna, na taką stylówkę? Co? Co powiesz na taką stylizację na Wigilię? Jeszcze na drugą noc zostawię mi te. Na drugą noc? Okej. Jeszcze na drugą. Okej. Zmęczyłam się. Także zobaczcie. Te buciki, one są tak wygodne, jakby się nosiły jakieś balinki, tak? O, takie dziwne, ale na nodze takie klocki, jak takie buciki i lalki. Nice! Jestem gapa, przygotowałam sobie kiecki i jeszcze mam dwie do pokazania. Także zakładamy ostatnie dwie sukienki sweterkowe. Także mam pierwszą, mega świąteczny kolor, mikołajowa. Zobaczmy sobie rękawek, patrzcie, to jest taki rozcięty, więc ja ogólnie lubię dłuższe rękawki, więc mi się podoba i oddalam się. Miniowa. Tu jest, ona fajniejsza jest, bo jest taka odstojący makrój niż ta, co była taka czarna z tymi białymi. No. Już idę, poczekaj. Także to jest taka też mega wygodna opcja.
ale na brusie ciążowy też by była fajna, tylko nie wiem, czy nie byłaby za krótka, ale tutaj widzicie, no ona też uwydatnia, co byśmy nie chciały. Także zapraszam na ostatnią opcję. Ostatnia sukienka jest zdecydowanie też moim top 3, czyli ta czarna, burgundowa i ta, a i ta z cekinami pierwsza. Ona to jest przecudna i też ma fajne długie rękawy, więc do takiego, wiecie, do Agi założyć sobie, czy tam Emu, czy inne. Jedyna opcja to taka, że jak nie lubimy biustonosza i przeszkadza nam prześwit, to w tej sukience jest prześwit i musi być beżowa bielizna. Bo prześwituje, ale ogólnie jest bardzo fajna, ma fajną długość. Ale jest bardzo ładna. Taka na drugi dzień świąt, na pierwszy dzień świąt. Naprawdę przecudowna. Materiał, tylko pytanie, czy by się nie kulkowało, jakby było w praniu i czy by szybko się nie zjechało. Także zobaczcie, jaki ma fajny taki wzór. Sweterkowy. I ona ma też, tutaj jest tak wyprofilowana, a tutaj ma w dół właśnie ten taki wzór sweterkowy. Także słuchajcie, to już jest naprawdę na tyle, więc dawajcie znać, która stylówka najlepsza, a ja zabieram się za robienie zwrotów, tego czego nie zostawiam, i idę do Leona, do Luneczki, zjeść jakiś obiadek i dalej się regenerować. Bo już zaraz vlog ma, słuchajcie. Także buziaczki, cieszę się, że w końcu nagrałam ten film. Adio!